Siemanko. Dzisiaj będę demontował Webasto, ponieważ co paliwo dochodzi, wszystko dochodzi, a nie chcę odpalić, nie? Ostatnio w ogóle jak tutaj popsikałem kontaktem wszystkie tutaj kabelki i tak dalej, w ogóle nie chciał wentylatorów, nie chciało w ogóle się załączyć i tak dalej. I tutaj był kabelek, kurde, tam kiedyś był włączony, czy coś tutaj tu nie łączyło właśnie, tutaj połączyłem i działa. A teraz to zdemontować i rzucić na stół i sprawdzić świecę żarową. Podejrzewam, że to jest świeca żarowa. Nie wiem, jak jest zamontowana, gdzie. Więc co, wyciągam i tyle. I zobaczymy w trakcie, jak to wygląda. Już tam na internecie szukałem, jak ta świeca mniej więcej wygląda do modelu. No ale zobaczymy. Dobra. I już tylko tutaj odkręcamy. I jest nasz. Co to jest za przycisk? Ten przycisk tutaj i on tu dochodzi. I zabezpieczenie, jakby się odkręciło. I wtedy odłącza. Nie wiem. Wiatraczek. Tutaj było w ogóle zatkane, jakby z ziemi ktoś nawalił i tak dalej wcześniej. Dobra. Bierzemy na garaż. Pacjent na stole. Rozkręcamy. Nie znam się, nie rozbierałem nigdy Webasto. Ani razu, ale zobaczymy. Tak podejrzewam, że świeca żarowa. Paliwo tam, ta pompka od Webasta pompuje. Paliwo dochodzi. No w ogóle nie załącza się. Tutaj widzę CO2 więcej, mniej. Dobra. Co się jak... Aha.
jest ten tutaj do... tego. Żeby to zdjąć, czy to już zejdzie samo. Chyba zejdzie. Uj. Chyba coś tu zejdzie. Tu jest zaśniedziałe. To jest wszystko. Może było zaśniedziałe i nie działało. To możemy odłączyć. A i tutaj jest to. To więcej tlenu i mniej tlenu. A tu jest nasza świeca żarowa. Świeca żarowa. A co to jest to? Co to jest to? To się wyciąga? Zapalnik? A to jest świeca żarowa. A to jest wtrysk, tak? Czy co to jest? Nie mam pojęcia, co to jest to w takim razie. Czemu to tak sobie? Tutaj może... A, to może mierzy temperaturę. Tak. Jaka jest? Jaką dawkę paliwa trzeba dawać? Nie wiem, gdybam. To będzie świeca. To będzie świeca. Nie chcę mi się iść tam po kurczę. Zaraz coś dobierzemy stąd może. Dobra, zaraz wracam. Dobra, lecimy. Dobra. I to jest chyba świeca. Co my tu mamy? No i świeca. Przerwany zwój tutaj. Spalony. Więc mamy podejrzanego winowajcę. Świeca Boscha. Świeca Boscha. Co to jest to? To jest jakiś czujnik albo coś, ale nie, to też się jakby nagrzewało, tak? Ciekawe, co to jest. Może wy mi powiecie, co to jest? Uj, co to nie chce wejść teraz? No, jakaś o-ring jakiś był. No dobra. Tutaj mamy dokręcanie. Więcej tlenu, mniej. Ale co to jest to? Co to jest? Jak to się zdejmuje w ogóle? Ruszać to czy nie ruszać? Przydałoby się ruszyć.
jakiś przycisk. Też jest to połączone tutaj z tym wszystkim. Tu wszystko takie, kurde, zaśniedziałe trochę. Nie wiem, jeżeli wiecie, to też napiszcie, co to jest. Nie mam pojęcia. Się nie znam, to nie mam pojęcia. Ciekawe. Też może jakaś świeca czy coś. A, i tu jest ten przycisk. I tu jest ten przycisk jakiś. I on jest połączony też z tym tutaj. Tak? Tak czy nie? No tak, też. I tu idzie tu. Też może jakiś reset, zabezpieczenie, pierwsze odpalanie. Nie wiem. Dobra, trzeba zamówić to. I wtedy próbować złożę. I będę próbował. Jak nie, no to dalej coś, nie? Że jakiś numer. O, tu jest jakiś numer. Tu jest jakiś numer. Zero, dziewięć, jeden, osiem. Dziewięć, cztery. A, psiknij tu. Siedemdziesiąt C. Siedemdziesiąt C, 410, 918, 940, z tego co widzę. 900. Tak, 940. 70C, 410, 918, 940. I to... A, to jest... Ja myślałem, że to kurde, wchodzi w też to... Webasto. To jest przycisk. Moim zdaniem to jest jakiś przycisk, panie. Dobra. Cik, cik, cik. To byłoby na tyle. Nic, trzeba to zamówić. Będzie pięknie. Do usłyszenia.